Jedno z trzech miejsc, jakim byłem ostatnio. Ciekawe, czy ten przedmiot to jest to, co myślę. Pokrzywy, wszystko wyrosło. No i to jest to, co myślę. Zaraz jadę na wykopki, ale powiem wam, że dostałem paczuszkę. Ja już wiem od kogo, ale wy zaraz zobaczycie. O kurde, Krzysiek, uważaj, jedną ręką to niebezpiecznie. O, jakby pomóc. O, kubeczek od Czarnej i Grzesia, i Grega. Kubeczek i magnesik oczywiście, bo też widziałem. Magnesik ląduje na lodówce. Kubeczek gdzieś do kolekcji, ale powiem wam, że te półki to takie są, że ja się boję już tu kłaść. W każdym bądź razie, Basieńka i Grzesiu, dziękuję wam bardzo. Was wszystkich oczywiście zapraszam na kanał do Czarnej Y, bo Czarna Y mają też swój kanał na YouTubie. I po prostu wbijajcie tam, zostawcie co trzeba i oglądajcie. Na razie. Obiecałem sobie i wam też, że wrócę tutaj, gdzie ta klamra była, taka niekompletna. To było gdzieś tutaj, ale po prostu nie mogę nawet tego miejsca namierzyć, to tak zarosło teraz. Wtedy nie było liści prawie. Ale dobra, kręcę się w tym miejscu i zobaczcie. I się wykręciłem na jakąś krągłość. Patrzcie. Moneta na bank. Tylko co? Kurde, 4,9. Orła zobaczyłem, 20 groszy. No i widzisz, Antoni, ja inaczej nie mogę wykopek zacząć. Od 4,9 rocznika, także ciebie od razu na wstępie filmu pozdrawiam. Mam nadzieję, że więcej monet wpadnie dzisiaj tutaj. Niekoniecznie PRL-i, ale... Trzymaj się, Antoni. Nauczony doświadczeniem, tam było to 4,9, tutaj schodzę w koło. I mam kolejny krążek. Oczywiście kolejny 4,9 i kolejne 20 groszy. No, czyli mamy kontekst, że on tu już zgubił ten jegomość, że on, mamy kontekst, że ten gościu, co tu chodził, zgubił już na pewno dwie monety, a nie wiadomo, czy i więcej. Daleko nie musiałem, właściwie w ogóle nie musiałem. Stoję w miejscu. I tu mam jakiś sygnał ciekawszy. O, tutaj. Jak myślicie? 4,9? Ja myślę, że tak. Nie trafiony. Nie trafiony. Powiem wam, że kleszczy. O, tu. No dobra, już wiem, gdzie jest. Ale nie tym razem. Tym razem Talarus Hubertus. Coś wam pokażę, ale będę naprawdę cicho.
mała sarenka leży, ale jej nie niepokoję, po prostu tylko na chwilę nagrałem i takie piękne osobliwości, czy nie osobliwości, widoki raczej natury w lesie. Kurde, tam cały czas coś buczy, doszedłem tu na skraj lasu, żeby zobaczyć, co tam tak ora gazuje. Ale nie widzę ani żadnej koparki, nic. No dobra, nieważne, słuchajcie. Tu się dokopałem. Najpierw przerażenie oczywiście. Nie dotykajcie takich rzeczy, jak nie wiecie, co to jest. Tu akurat wiem, że to jest ten pocisk podkalibrowy. Tu jest ten węglik wolframu. Rdzeń z węglika wolframu. Dobrze nawet to jakby w nic nie uderzyło. Ale wystrzelony, bo pierścień wiodący ponacinany przez te bruzdy w lufie. Jak ktoś nie wie, to niech nie rusza. Cius mał zaraz! Jedno z trzech miejsc, jakim byłem ostatnio. Ciekawe, czy ten przedmiot to jest to, co myślę. Pokrzywy, wszystko wyrosło. No i to jest to, co myślę. Popatrzcie, mam odważnik. Ja, władca kamieni, mam odważnik. A wiecie, że ja znaczy nie zbieram, bo już tam w sumie to, co chciałem zebrać, to zebrałem. Czekajcie, może ja go doczyszczę. Ładnie zachowany, ale zgięty. Co to się z nim działo? No dobra. No, także kto by się spodziewał, nie? Gdzieś w lasku taki odważniczek fajny. Fajny fan, fan dnia można powiedzieć. Patrzcie, tutaj na brzegu pola. Myślę, co to taki sygnał daje, taki wali. A tu patrzcie, tutaj centralnie. Centralnie na brzegu pola ucha. Ziła szturmownika. Giena Deusa. Kawał złomu. Zbita oczywiście. No. Ciekawe, czy to jest to, co myślę. Ha, 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 ha. No jest. Powiem wam, że każdy kolorowy sygnał to jest tu wydarzenie, bo nie ma prawie w ogóle śmieci. Także każdy jakiś kolor to jest już coś fajnego, powiem wam. Znaczy fajnego, no. Właśnie, że nie za wiele tych fajnych rzeczy jest. Ale jak już się zdarzy, to właśnie, żołnierzyk. Albo Indianiec. Prędzej Indiańca chyba obstawiam. Coś z tego będzie, zobaczcie. Jak się doczyści. Szkoda, że koń nie ma tych nóg, ale dawno figurki nie było ołowianej. Czy tam żołnierzyka, jeszcze musiałem mu po łbie przejechać, ale dobra. Także to cieszy. No i coś tam już powoli wpada, nie?
Cały czas kontroluję spodnie. Jakoś o dziwo nie ma kleszcza, powiem wam, cały czas. Ale tutaj patrzcie, dziurka, dołek wykopany i jak pięknie to wyskoczyło tutaj. Guzik czy... Ale nie guzik, to będzie moneta. Kurde, jakaś zielonka. Mam nadzieję, że jakiś fenol w końcu wpadł. Chyba dwójka będzie z cesarstwa. Spodnie w ruch. No kurczę, patrzcie. To chyba będzie tak. Tak, mamy dwójkę. Cesarstwo niemieckie. Świetnie, powiem wam. Dawno tej monety nie było, a ja tak jak już wam wspominałem, lubię fenole, lubię dwójki, jedyneczki, te ładne zielonki takie lubię. A ja wam powiem jeszcze, że niedługo wzbiję się już swoim naprawionym dronem w przestworza, aczkolwiek tak powiem wam w kilku zdaniach, że mam wielki niesmak, bo nie dość, że zabuliłem za tą naprawę w ciul, to po prostu na koniec, jak ta pani, nie powiem nawet z jakiej firmy, żeby ani antyreklamy, ani reklamy im robić, ale jak ta pani na koniec zadzwoniła, żebym już tam przelał pieniążki za naprawę, to ja z ciekawości tylko zapytałem, czy ta zużyta część ze sprawnym silnikiem, sprawnym, który podniósł drona, latał dron normalnie, zostanie mi zwrócona w paczce, to ona powiedziała, że nie. A ja jak nie? Mówię, ale dlaczego nie? No bo to jest zutylizowane, tego nie ma już. Ja mówię, ale jak zutylizowane? Mówię, dobry silnik? Żeście wyrzucili? Przecież mówię, ja nie wierzę w to. Przecież to na pewno wykorzystacie ten dobry silnik. Mówię, nie wierzę, że go wyrzuciliście. Nie czytał pan regulaminu. Ja mówię, jak regulaminu? Co? No w regulaminie właśnie jest, oni mają, że trzeba tą część zgłosić, jak się chce, przed naprawą. No i słuchajcie, nie, to normalnie jakby mi obuchem w łeb dała, mówię, no jak, ale mówię, kto wpada w ogóle na taki ten, że zgłosi, no przecież to jest moja własna część. Moja dobra własna część, którą mogłem nawet sprzedać jako część, jako silnik do DJI 2. No ale nie było gadania, no regulaminu nie czytałem, trochę moja wina. A powiem wam, że pani cały czas się upiera, że oni to w całości, bo to oryginalne, no mój silnik też był oryginalny, ramię kosztuje tam 200 zł i podejrzewam, że jakbym komuś tam ze 100-200 zł dał za przelutowanie, bo tam dosłownie 3 kabelki trzeba było przelutować, a ja nie miałem takiej nawet lutownicy. I są filmy instruktażowe, jak to zrobić, także... No ale tam nie było gadki, tam, że to oryginalne, że oni całe wymieniają, że to nie jest część rozdzielna, gdzie to jest część rozdzielna, bo można to oddzielnie kupić i ramię i to. I po prostu powiem wam, że mam taki właśnie niesmak, że tak jak się cieszyłem, a w ogóle jak się tam tą naprawę zgłasza, to jest pełno rubryczek, trzeba powypisywać jakieś numery seryjne, cuda nie widzę, ale nie ma takiej rubryczki, że na przykład czy tą naprawioną część, czy tą zepsutą część, czy tą część wymienioną, czy chcesz razem z tym dronem naprawionym, czy nie. To takiej rubryczki nie ma, a podejrzewam, że większość właśnie robi tak jak ja. Wysyła, oni to biorą, a później na części zamienne mają no innych dronów, chociaż nie przesądzam, bo nie wiem. Także tyle. Dobra, coś będzie. O kurczę. Jest chyba moniak, ale już na pewno PRL, powiem wam. Z daleka widzę. Czekajcie, bo ten pinpointer. Kurczę, dobrze, że dzisiaj te dwa fenole wpadły. 68, pozdrawiam. Życzę wam pięknego, słonecznego dnia, taki jak ja mam dzisiaj, aczkolwiek jest zimnawo, nie? I tyle. Oczywiście 10 groszy, jakbym nie mówił. Kurczę, to morze, pola po prostu. Bezkres po horyzont, zielony, ja to uwielbiam, piękna pora roku. Powiem wam, że jeszcze takie ślady można by obstawić. Muszę zajść na to największe swoje pole, swoje wujkowe, nie? I zobaczyć, jakie tam jego ciągnik zostawił ślady, bo
to nie jest wujkowe pole, ale powiem wam tyle, dzisiaj było to co było. Dobrze, że tam ten fenol wpadł, jakiś tam konik, odważniczek ten. No bo te PRL to powiem wam, że już trochę mam ich dość. Chociaż Antoniemu Pietkiewiczowi to się nie spodoba, co mówię. No ale tak jest, już ostatnio trochę tego dużo było, naprawdę dużo było. A ja po prostu nie przedłużam. Myślę, że krótki film z tego może być. Oczywiście jak będzie polatane dronem. I tyle. Wszystkim, którzy dobrnęli do tego momentu, bardzo dziękuję. Tradycyjnie zapraszam was na następny film. Na razie.